siekierką zrobiłem obróbkę zgrubną materiału, a w tej chwili bardzo ostrym nożykiem zaczynam modelować już tą rzeźbkę, czyli tego ptaka. Jeżeli byśmy tutaj leciutko zaingerowali narzędziem, wyobraźnia nam mówi, że może być twarz Madonny, może być niewiasty. Ta natura jest niesamowita. Jestem samoukiem. To wyszło samoistnie. Dokładnie w 1970 roku po śmierci rodziców. No, żeby swoje emocje jakoś ulokować w czymś, no, wziąłem kawałek drewna, wykonałem krzyżyk z jednego kawałka, a później prace związane z moją rodziną. I moją mamę wyrzeźbiłem, i całą rodzinę, a z czasem rozwijając się, no to wchodziłem w tematykę i regionalną, i czerpię z otaczającej rzeczywistości. Przeważnie każda z tych prac, która tutaj się znajduje, to jest związana właśnie z moim życiem, z życiem mojej rodziny. Tak, z tyłu też są kolędnicy. To w latach tych 60. tak chodziliśmy i ja też chodziłem. Gdzie szopki były z papieru wykonane, nosiło się, śpiewało się kolędy, tworzyło się jakąś tam, budowało gwiazdę, która się obracała. No i to jest piękne. To jest właśnie powrót do tej tradycji, do tych naszych korzeni. Działam tu już od bardzo dawna. Wystaw miałem mnóstwo swoich i razem z moją małżonką. Prowadziłem przez 7 lat bezpłatnie warsztaty, czyli szkółkę rzeźbiarską, gdzie właśnie już moi podopieczni są wykładowcami. Na jeden na Akademii Sztuk Pięknych, druga dziewczyna również w Krakowie się znalazła, także no, bardzo mile to wspominam. I jest to wspaniałe, że ci ludzie też potrafią docenić tą rodzimą i prawdziwą sztukę. Zachwycam się barwą kolorów, a później zaczynam wchodzić w strukturę tej rzeźby, która jest zbudowana z wielu elementów. Od razu tak naprawdę ukazuje kunszt artysty. I tutaj nie boję się powiedzieć artysty, nie rzemieślnika. Pokazuje tak naprawdę jego wielką umiejętność pracy z materiałem, niełatwym, jak wiemy, jeśli ktoś kiedykolwiek próbował rzeźbić. Tak naprawdę to trzeba mieć ogromny szacunek do materiału i pan Andrzej tu jest chyba mistrzem. Czego zauważam jego wyjątkowość? Właśnie z tego, że on po prostu to, co dostaje, z tego potrafi zrobić przepiękną rzecz, a nie swój pomysł tłacza po prostu w coś, co bierze. Najbliższą osobą jest moja żona, która jest dla mnie aniołem, bo dzięki tej kobiecie to ja żyję. I jest to najpiękniejsze, co może być, bo inspirujemy się wzajemnie, rozumiemy się bardzo i tworzymy wspólnie. Także jedno drugie wspiera,
No i ta współpraca jest fantastyczna, bo możemy tworzyć razem i robić różne wystawy, które są tematycznie związane właśnie i z moją twórczością, i tak samo z jej twórczością, która jest w papierze czy na Blade Runner. W każdej dziedzinie sztuki byli twórcy i odtwórcy. Twórcy to znaczy ci, co wyznaczali trend, tworzyli z potrzeby. A odtwórcy to naśladowali. Były takie momenty, gdzie nam było bardzo ciężko w życiu finansowo. I mąż robił to w piwnicy, w nocy, bo trzeba było pewne rzeczy wyrzucić z siebie. To był stan wojenny i później było, dzieci chorowały, ja nie pracowałam. Byłam na urlopie wychowawczym. I jak mąż przyszedł i pokazywał, był taki moment, czy okres w twórczości w ogóle w Polsce, że robiono dużo kapel, czy tych grających ludzików. I mąż przynosił kapelę. Ten na skrzypcach grała tam na bębnie, gdzieś tam. To dzieci malutkie siadały, rączki brały pod bródki i tak zgadywały, że ten to płacze. Dzieci mają bardzo takie ciekawe, mądre spostrzeżenia, czyste, takie nieskażone jeszcze niczym, że potrafią to uczucie, które było przekazane przez tego rzeźbiarza, tym dłutem w tym drewnie, odczytać. W tej chwili w mojej pracowni. No jest to taka moja ostoja, gdzie uciekam przed porządkami w domu. Jak żona coś tam na mnie burczy, to ja wtedy szybciutko uciekam i jeżeli potrzebuję sobie popracować, czyli odstresować się, czy wyrzucić z siebie emocje. No i w tym przypadku to taki trójnik, na to rzeźbiarz każdy powie. Rozgałęziony kawałek drewna lipowego i będzie Jezus ukrzyżowany na krzyżu. Pogięty ten materiał daje tą boleść. I takie prace właśnie robi się wtedy, kiedy jest człowiekowi smutno. Cenię męża za to, nie wiem, że jest mężem, fajnym też człowiekiem, tylko że robi pracę z potrzeby serca. On nie kopiuje, nikogo nie kopiuje, on nie patrzy w żadne albumy, nie patrzy na innych artystów. On po prostu, tak jak mu Pan Bóg dał dar, tak tworzy z serca. I jak mu ręce tańczą na drewnie, tak to wykonuje. I to jest piękne, ja go za to cenię. Moje całe życie, bez tego nie widzę przyszłości, w ogóle nie widzę życia. To jest moje hobby od samego początku, bo pracowałem zawodowo przez 42 lata jako elektronik. A oprócz tego dorabiałem na budowach, a pomimo ciężkich chwil, to zawsze odskocznie miałem właśnie w rzeźbie. No i do tej pory tak jest, że każde chwilę to spędzam z kawałkiem drewna czy deski, gdzie mogę właśnie ten stan swojego ducha ukazać. Czuję się uwięziony w drewnie.